walczyć o lasy, uważam, że muszę złożyć serdeczne podziękowania. Pierwsze na ręce pana prezesa. Panie prezesie, dziękujemy za uczestnictwo w pierwszej obywatelskiej inicjatywie o zachowaniu narodowych dóbr strategicznych kraju. Obecnie obowiązująca ustawa o lasach, uchwalona jeszcze przez Sejm kontraktu.
powierzono gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa, na których znajdują się lasy. Leśnicy z tego tytułu nie dostają żadnych dotacji, subwencji. Leśnicy mają prowadzić gospodarkę na zasadzie samodzielności finansowej. Jesteśmy swego rodzaju przedsiębiorstwem. A poza prowadzeniem gospodarki leśnej zostaliśmy jeszcze zobowiązani do wielu innych funkcji, które wykonujemy. To jest chociażby zadania straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zadania policji w zakresie ochrony przed szkodnictwem leśnym, zadania z ochrony przyrody. Jest tego bardzo dużo. Przez 22 lata leśnicy wypełniali te zadania zgodnie z intencją ustawodawcy. Przez te lata wypracowaliśmy 2 miliardy zysku łącznie. Ja mówię o tej kwocie, ona jest publicznie znana, żebyście Państwo zrozumieli, co się miało stać. I w tej chwili z tych rząd mówi nagle, że mamy oddać z tych wypracowanych przez 22 lata 2 miliardów zysku, których nie ma, one są zainwestowane, tych pieniędzy nie ma. Mamy oddać 1,6 miliarda, ale to jest tylko w roku bieżącym i następnym. A potem mówi, że mamy oddawać 2% naszym przychodom. Powiedz Państwo, co to jest. Ale nasza nadwyżkowość to jest właśnie te 2%, nic więcej. Czyli rząd dzisiaj mówi, zabieramy wszystko, coście wypracowali. Mało, od zabierzemy kosztów kredytów, bo tych pieniążków, wbrew stwierdzeniom ministra Grabowskiego, nie ma wolnych do oddania. To są zwyczajne środki obrotowe w prawie 500 jednostkach lasów państwowych, bo to jest 431 na 200. I rząd stwierdzi i mówi, że macie to oddać. Pomijamy fakt, że przy tworzeniu tej ustawy, tak jak obecny tutaj senator Skupiewicz, niestety, ale kasamszył po objęciu przez ministra Grabowskiego stanowiska, że on nie po to przyszedł tutaj, żeby uprawiać gaz łupkowy, tylko żeby sięgnąć do lasu. I rzeczywiście były procedowane założenia do ustawy o lasach, które natychmiast po przejściu pana ministra Grabowskiego zostały zdjęte z komitetu stałego. Praktycznie wycofano z obiektu, z obiektu prawnego i 23 grudnia o godzinie 16:01, czyli w Wigilię, na stronie ministerstwa nieśmiało pojawił się nowy projekt, ale nie założył tylko ustawy, nie mający nic wspólnego z poprzednimi zadaniami. Projekt ten nie był poddany ani konsultacjom, ani uzgodnieniom międzyresortowym, nie istniał na stronę Rządowego Centrum Legislacyjnego. Projekt łamie konstytucję w kilku miejscach. No i doprowadza, bo proszę Państwa, proszę nie wierzyć stwierdzeniu ministra Grabowskiego, że las stać jest na taki haracz. To jest tak, proszę Państwa, jakby z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zabiera się całą nadwyżkę kapitału w 2 latach. A potem mówi się, że 1/4 Polski ma, bo nam zostanie około 30 milionów, te 30 milionów ma wystarczyć na rozwój. Przecież to jest niemożliwe i nie trzeba być ekonomistą, żeby o tym wiedzieć. Mówi się, że leśnicy mają dużo, trzeba oddać samorządu. Proszę Państwa, 650 milionów, pomijając fakt, że to idzie do budżetu, gdzie nie ma zadań, to jest 200 tysięcy na jeden byt. Więc proszę Państwa, jest to kłamstwo, okłamywanie samorządu. Muszę jeszcze, mimo że wypowiadają z czasem, powiedzieć o nowym wymyśle 22 stycznia, kiedy nagle zaczęto głosić, że rząd jest tak kochany, zresztą, że na to dojdzie konstytucją. Zapisek zaproponowany jest bardziej niż śmieszny. Oczywiście jest to przesłowane na to, żeby nie słuchać, co się działo w Sejmie. Proszę Państwa, w konstytucji będzie zapisane, że lasy będą państwowe, chyba że ustawa będzie stanowiła inaczej. Tak będzie proponowany zapis. Proszę.
jako Solidarność będziemy najprawdopodobniej organizować pikietę po Pałacu Prezydenckim w dniu, kiedy Pan Prezydent będzie chciał podpisywać ustawę. A ja mam jeszcze już tak troszkę na rozluźnienie taką propozycję. Zróbmy Szczytkę Narodową nam Fundusz Wyborczy koło KZ. Leśnicy jako pierwsi dadzą składkę, a środki niewykorzystane leśnicy mają Fundację Pomocy Leśnikom, to przekażemy tam, pomogą ludziom w potrzebie. Dziękuję bardzo i przepraszam. Walczą o swoją własność, zdrowie i bezpieczeństwo.